Stokarado, Szanowni Państwo, otwieram nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Olszycach, zwołaną na wniosek Pana Burmistrza. Porządek obrad Państwo otrzymali. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych obecnych jest 15, a więc sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Porządek obrad dzisiejszej sesji to otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych i zakończenie obrad. Odnośnie uchwały, projektu uchwały, proszę bardzo Pana Burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Kształt tej uchwały jest tak naprawdę niezmienny od w stosunku do poprzedniej, tylko zmieniły się nazwiska osób po to, aby mogły te osoby pobierać pierwszą ratę podatku. Wymagana jest ta uchwała w takim trybie, aby do dnia 15, powiedzmy do 1 marca ona się uprawomocniła. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pan radny Bosak, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam takie pytanie. Czym jest spowodowane, że powiedzmy ta procentowość jest różna odnośnie tutaj sołtysu? Panie przewodniczący, panie radny, tutaj to zostało wypracowane w poprzednich latach i tutaj kwestia jest tego, że w zależności od rodzaju sołectwa wielkości wpływów podatków są różne i w przypadku na przykład Nowej Grobli, gdzie tam klasy gleby są stosunkowo słabe i tych ilość podatków jest mniejsza w wymiarze, stąd ten współczynnik jest wyższy. Natomiast w przypadku innych miejscowości tak to zostało wcześniej ukształtowane i tutaj nie uległo to zmianie stosunku do obowiązującego w chwili obecnej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Drodzy Państwo, w związku z tym, że system jeszcze nie funkcjonuje, system głosowania elektronicznego, nad tą uchwałą zagłosujemy w sposób imienny. Poproszę tu Panią Przewodniczącą o odczytywanie wykazu radnych. I kto jest za przyjęciem uchwały projekt numer 37. Proszę bardzo o odczytanie listy. Panowie, pani radna, pan Biały Piotr, pan Borowiec Mariusz, pan Bosak Dariusz, pan Buczko Marek, pan Czerwiec Konrad, pani Chypiak Barbara, pan Kołcz Marek, Lechowicz Maria, jestem za, pan Linek Janusz, pan Majdan Ireneusz, pan Osiowy Zygmunt, pan Osuch Wiesław, pan Szyk Zbigniew, pan Woroniak Jan, pan Żurawel Tadeusz. 14 osób za, jedna wstrzymująca się. Dziękuję bardzo. W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 14 głosach za, jednym wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, zamykam sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Olszycach. Serdecznie dziękuję.